To jak chcieliście w komentarzach, pokażę wam tą bitwę, najwyżej po prostu powycinam fragmenty, bo to będzie dość prosta bitwa w przeciwieństwie do poprzedniej, po prostu będzie pyk, 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 a ja wiem wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Napoleona, to jest Napoleon Total War bez żadnych modyfikacji, kampania europejska, walczymy w sumie o Wiedeń, jeżeli pokonamy tą armię, droga na Wiedeń stanie otworem, tylko pamiętajmy o tej armii na południu, zdziesiątkowanej. No i dzisiaj trzeba będzie pomścić Masenę i całą tą armię południową. Trochę szkoda, że oni zginęli, no bo to jednak trochę zainwestowaliśmy w tą armię. Dzisiaj jednak mamy zupełnie inną sytuację i trzeba będzie to wygrać. Przeciwnik ma dużo piechoty, ma strasznie dużo piechoty i troszeczkę naciapane kawalerii, powinniśmy dać radę. Ja bym chciał, żeby na artyleria na razie strzelała tutaj w środek, dzięki czemu może, aha, będzie szansa, że traficie generała, ale widzę, że generał sobie pojechał. Ale coś tam trafiliście, spoko. Czy wy będziecie szarżować tą kawalerią? Bo komputer bardzo lubi często szarżować tą kawalerią na początku. A jak nie, to my po prostu spróbujemy wyciukać mu te działa. Z prawej, znaczy z lewej tej strony ma więcej kawalerii, w sensie artylerii. Ma w sumie tylko 3 działa. Kawalerii dużo. Po prostu go wystrzelamy. Okej, okay, na prawej flance wbijemy mu się w tą kawalerię. Zaraz flankujemy naszym jednym oddziałem i jeszcze raz zaatakujemy. Prawie morale złamaliśmy, więc myślę, że jeszcze jedna szarża, powinniśmy to złamać. Dzięki czemu rozbijemy mu te działa i polecimy dalej. Może generalnie tu uciekamy. Będzie się jeszcze strzelać przed tą szarżą? Nie, i bardzo dobrze, bo dzięki temu złamaliśmy oddział kawalerii i dobijamy mu artylerię. Czy ten drugi oddział artylerii? Artylerię w sumie zrobiłem tak, że główny dział baterii znajduje się w centrum. Z prawej strony tylko ustawiłem jeszcze jedną artylerię, która powoli tutaj sobie będzie ciukać do przeciwników. Ale widzę, że oni wszyscy idą na centrum, wszyscy idą z tej strony. To jest trochę niepokojące, będę musiał się przestawić, a miałem fajną pozycję, no ale trudno. Może jak mu wyciukamy całą artylerię, to inaczej się zachowa. Ty, spróbuj generała za ten dopaść, może się uda. To nie jest Usterreich, ale to zawsze kolejny generał przeciwnika do kasacji. Być może tych strzelaj. Jesteśmy na wzgórzu, ale te wzgórze jest tak, że mamy pagórki, doły i doliny, więc to nie jest tak, że mamy idealne pole do strzału. Zwłaszcza, że oni po kogoś z boczu podchodzą. Kurde, strasznie dziko się stawiają. Mogę się cofnąć, tylko że jak się cofnę, to znowu wejdę w ten dół, bo tym jest problem. No ale chyba będę musiał, bo albo wchodzę w dół, albo rezygnuję ze wsparcia artylerii. Powiem tak, jakbyście szarżowali, to może byście wjechali, ale wy jakimś cudem sobie powolutku podchodziliście. Więc to nic z tego nie wyjdzie. Dobra, Austriacy w końcu troszeczkę rozszerzyli swoje linie, dzięki czemu udało mi się wbić w jego generała. Mam nadzieję, że zabijemy. Kolejny Usterreich do kolekcji. Podeszli nam pod tą prawą flankę, ja się zacząłem też troszeczkę przestawiać. Całkowicie linia frontu wyszła inaczej. No, podoba mi się to, że przeciwnik trochę kombinuje. Ej, zabijecie tego generała, ta szarża średnio wyszła. Kiedy już piechota podchodzi. Czy wy tu się utrzymacie? Powinniście się utrzymać. Problem jest taki, że oni tam nie mają wsparcia artylerii przez to. Ale mogę tą lekką piechotę podestać do pomocy. Ta lekka piechota miała tam robić zasadzkę, ale widzę, że nic z tego nie wyjdzie. Myślałem, że będą mi się na centrum rzucać, ale mądrze, mądrze, przytomnie. Dobra, to w takim razie weźcie to centrum, zmaszujcie pociskami. Ta artyleria w sumie niewiele robi, bo jest tak ustawiona. Zabiliśmy ich, o, generała, dobra, świetnie. Panie. O to teraz chodziło. Muszą ulec. W sumie dobijcie tą gwardię do końca. Dobijecie? Klik tutaj zostało, świetnie, dobiliście. Teraz ewakuacja, bo piechota nadchodzi do tyłu. Run. Run, jeśli wam życie miłe. A my tutaj czekamy w sumie przejść tędy. Może złapiesz jego artylerię znowu. Co my tutaj mamy? Tu mówiliście, że nie używam starej gwardii do walki kompletnie, to ją puścimy. Ich zadaniem będzie eliminacja artylerii przeciwnika, bo sama kawaleria ta, ile to jest, 34, nie da rady. Dwa oddziały pilnują. Wy tu będziecie natomiast trzymać centrum jako tako. A lewa flanka, Jezus, jaka to jest zadymes na tej lewej flance. Ale tu już wsparcie idzie. Do tyłu jeszcze mieliście się cofnąć. Czemu oni się ustawili w jednym miejscu i stoją? A wy ustawiać się tutaj będziecie. Czy on idzie na magnety? Ewidentnie, idzie, jeżeli idzie na magnety, to zarąbiście, bo wtedy wjedzie mu na plecy. Go. Go, szarża. A wy tu. O kurde. Panowie, przypał. Trzymałem wsparcie artylerii. I to bardzo. To mi zaraz ten oddział padnie. Jak mi padnie ten oddział, to artyleria będzie troszeczkę niebroniona. A wy musicie podejść bliżej. Fuck. Nie o to chodziło. Do przodu. Do przodu. Run. Dobra, daliście radę. Zatrzymajcie tą piechotę, co tam nadchodzi. Tych też złamaliście, świetnie, o to chodziło. Może nie o to chodziło, aż tak dobrego. Daliście radę i morale wam wróciło. Viva la France. Serio, odepchnęliście dwa oddziały piechoty liniowej? Od tak, po prostu? No to mi się podoba, ale no nie znałem waszego męstwa, poważnie. Pewnie wszyscy walczą dla poległej armii z Masseną na czele. No dobra, to w takim razie trzeba ścigać uciekinierów. Jeżeli chcemy zająć pusty Wiedeń, to trzeba jak najwięcej uciekinierów złapać. Więc teraz ty i ty ustawicie się tak. Go.
będzie trzymać to. Stawcie się w ten sposób, go. Będę się ganiać ich jak najwięcej. Tu, bo pod ostrzał się dostaniecie. Dobra, lewa flanka rozbita. Myślałem, że lewa flanka mi padnie. Poważnie, już tam chciałem przerzucać oddziały. Jeden z naszych oddziałów złożył cicho, kurwa, prawda, Attacken Totalen Krieg, której walczył, a kawaleria straciła. No to bywa i tak. Dobra. Artyleria. Tu jedzie, nie widzisz? Patrz co robi. Goni ich. Świetnie. A wy mieliście za zadanie wyciszyć te... Kurde, gwardia mi ginie od tej artylerii. O, w końcu! Tu, wjeżdżasz, nie. Tak, wjeżdżasz. Okej, wy musicie wytrzymać. Tego wytrzymujecie, tu wy macie ostrzał. Podejdź trochę bliżej, bo nie masz go w zasięgu. Okej, good, biegień tam leć. Okej. Jak już chcecie w tego strzelać, to kartaczami. Fuck! Nie! Moja gwardia! O nein! No już nawet czworoboku nie zrobię. Zagadaliście mnie! Bandyty, wy też nie zrobią czworoboku. Oh my god. No i tak, i tak dbałem o tą starą gwardię. Raz ją puściłem do ataku i zagapiłem się i pod starej gwardii. Znaczy nie, że wszyscy zginą. O kurde, dopadli ich do tyłu. Nie chcę, żebyście się bili z tą kawalerią niepotrzebnie. O Jezus, zginą mi wszyscy. Bo to jest pełny oddział, a was jest 9, więc... No właśnie. Daj was. Musicie osłaniać odwrót naszej kawalerii. Jaki odwrót? Totalen Krieg, na plecy wjedziemy. Dobrze. A ci wracają. W sumie dobrze, bo to kolejna możliwość. O fuck, do tyłu. Piechota. Nie macie ich zasięgu, nie macie. Strzelaj w tych w takim razie. Dobra, ubiliście ich. No z 30 zginął tej starej gwardii, powiedzmy. Weź ich do przodu poślij. Od swoich salwę. Już przestańcie strzelać! Halo! To jest nasza kawaleria! To idioci! Czworobok! Go! A wy do tyłu! Nasi ludzie uciekają! Kurde, nie wiedziałem. Dobra, przynajmniej przeżyją. Sami warto uciec, by walczyć dalej. Weźcie, zmasakrujcie już ten oddział. Do tyłu. Tego. Jak tam się cofniecie. Jest czworobok. Szarżują prosto na czworobok. Idealnie. Jeszcze z flanki leci ostrzał. A może nie? Jeżeli oni to przeżyją, te kawalerie już dawno powinna... Serio, to mi trochę się nie podoba, że te szarże kawalerii czasami wychodzą. No, 3 oddziały strzelają w nich i... No, to tak nie może być. Dobra, zginęli. Brawo. Wyjdźcie z czworoboku. Okej, nie, no nawet spoko bitwa. Czasami komputer jak chce, to wyjdzie mu coś fajnego. Mieliście wyjść z czworoboku, o mat. Szybciej, raus! Nela. Ustaw was. Wy też możecie podejść. Okej. Widzę, że te działa nie wiedzą, jak się ich pozbyć. Tego wal. Czemu gwardia stoi tyłem do kogoś? Przodem. Przodem, panowie. Przodem się strzela. Gdzie jest ten oddział kawalerii? Tu. Dobrze. Zniszczycie ostatnie działa przeciwnika. O to chodziło. Wy aż tak bardzo nie uciekajcie. Wracajcie na pole bitwy. Okej. Pozbyliście się go. Włącz normalne i wal tych może. Okej. Idziecie w nich? Się ustawicie. Okej. Trzymaj może w tych. A nie! Żołnierz starej gwardii się przewrócił. Najgorzej. Mieliście wjechać im na plecy, a nie gdzieś tam się zatrzymaliście. Ciężko dowodzić tym motłochem, naprawdę ciężko. Dobra, skupcie ogień już na tych. Wygrana bitwa. No i może być. Taka bitwa na początek, sam raz. Dobra, poszła szarża. Okej. Dobra. Dobicie jak najwięcej. Chyba za dużo ich ucieknie, żeby z marszu zdobyć miasto, ale... Ale jest dobrze. Czy tych możecie pościgać? A nie, ten oddział jeszcze chce walczyć. No już nie, nie. Coś tam jeszcze chce. Tu chcą walczyć, o rany. Naprawdę? Do przodu. Naprzód. Przejdź boczkiem. W ogóle weź to przyspiesz. Wiecie, w tej chwili zjeżdżę niemieccy. Okej, dobra. Piękne zwycięstwo. Jeden z naszych oddziałów. Cicho tam zwycięstwo. Wygraliśmy. I artyleria nam powoli awansuje, dzięki czemu jest mniejsza szansa, że stanie po swoich strzać. O, piękna, piękna bitwa. No trochę kawalerii straciliśmy i oddziałów, no ale piechota liniowa po to jest. Oni mają stać, trzymać linię i ginąć, a przy okazji trzymać linię. Wszyscy zginęli? Chyba tak. Nie, ta armia się cofnie.
Właśnie, ale to jest spokojnie do odbicia to miasto. Chyba, że połączą się, to wtedy może być problem. Kurde, że mi ma senat z całą armią zginął. I Niemcy się zbierają, bandyty. Hanower stracę. Znaczy plus jest taki, jak straciliśmy armię, trochę dochody zwiększą. Tam się zwiększą. Bo nie trzeba będzie utrzymywać tej piechoty. Kołę, no szkoda generała i tych dwóch dział. Ty, Hesja walczy. Co? Hesja jest po naszej stronie? Ja nie wiedziałem! To zmienia postać Rzeszy. Dosłownie. Znaczy, Hanower jest do straty. Ja nawet odpuściłem Hanower w pierwszych odcinkach. Mówiłem, że po prostu wycofuję sam generała, armię rozwiązuje, co stoi w Hanowerze. Bo jeżeli Prusy wejdą do wojny, to nie opłaca się go bronić. Za duże nakłady, a my potrzebujemy jednostek gdzie indziej. Dobra, ale teraz powinna Austria skapitulować, czyli się przejść na naszą stronę. Właśnie 3000. Więc teraz tak, odpala się znajmy dyplomaty. Hesja to jest to, nie? Jak niechęć. To już nic. A bo ty sojusz masz z Saksonią, ale Saksonia z nami walczy. Co tu się wydarzyło? A, to nie dasz mi sojuszu, nie? Nie wiem, czemu on ma sojusz z Saksonią, a walczy z nami, ale jest umowa handlowa. No dobra, to trochę zajmie Niemcy na jakiś czas. Widzicie, to jakiś korpus wysłali. Mają własne jednostki. Huzarzy, fryzjerzy. No spoko. Teraz tak. Ale... Przypomnijcie mi, jak Massena zginął jako taki generał, to ja go potem będę mógł zwerbować... tych puli generałów, bo wiem, że nawet Poniatowskiego można zwerbować. Werbowanie generała... Brunet, Marszmart... nie ma. Czasami się pojawiają nowi, w sensie tacy znani bardziej. No nic, dobra, co my chcemy zrobić? Co my tutaj mamy? Jeden oddział. Teraz Napoleon tą armią musi dobić to, co tu zostało. Ta armia gdzieś tu w lesie stoi, ale powinniśmy się przemknąć niezauważeni. Całe szczęście Saksonia jeszcze się w nas nie wbiła. Czekajcie, bo tu trzeba wiele rzeczy przemyśleć. Wy się wycofujecie, żeby bronić tego, ta? A właśnie, zacznijmy od Wojtyły. Słuchaj, panie Wojtyła, sprawa jest. Zlikwiduj. Jednego już zabiłeś, Gneisenau, słuchaj. Nie siadło, bardzo niedobrze. No nic, będzie cały czas kontrować. Przy okazji widzimy, jak idzie... Czy tu idzie Blusier? Nie, to jest ten. Blusier pewnie gdzieś tam Polskę gwałci, jak to ma w zwyczaju. Podejdźmy... Przechwycą nas? Jeżeli nas przechwycą, to spoko. Nie przechwyci. Dobra, rozpoczynamy szturm na Wiedeń. Super. Strasznie dużo motłochu. Kolejny Usterajś do kolekcji będzie. O rany, ty, ale jak oni nas zaleją... Gdzie trzeba artylerią ich tam daleko trzymać? Jest w ogóle niecałe 1000 żołnierzy. Cel tej bitwy o Wiedeń jest tylko jeden. Wróg nie może doprowadzić do walki na broń białą. Nie może do nas dojść. Te cztery oddziały artylerii muszą trzymać ten motłoch na tyle daleko, żebyśmy mogli go wysłać. W ogóle to jest Wiedeń, jakaś imitacja Wiednia. No miasta w Napoleonie zawsze były malutkie. Jak widzicie, wszyscy mieszkańcy Wiednia wylegli, żeby powitać wyzwoleńczą armię rewolucyjną Napoleona. Ale damy radę. Centrum, bronimy dział. Bronimy dział i strzelamy jak najdłużej się da. Konsanie przeciwnika, tu ustawiłem dwa oddziały w zasadce, możecie nawet paliki ustawić, że ktoś się nabije. Wy natomiast macie, on ma jeden oddział artylerii, tutaj skrzęt, o Jezus, co tu jest naciapane. Jest ta piechota liniowa, no nic, no będziemy strzelać, trzeba też kolejnego Usteraja się zabić, żeby morale pospadały. A na razie prójcie co możecie. To było jedyne sensowne wzgórze, bo tu to wzgórze było, ale ono jest strasznie uciapane i trzeba byłoby podchodzić. A na razie póki co strzelamy, dobra, weźcie przyspieszcie. Okej, okay, próbowałem mu się przedrzeć, żeby artylerię wyciszyć, w sumie ma tylko dwa działa. Jeden oddział kawalerii, na który się właśnie rzuciliśmy. Mam nadzieję, że damy radę. Kurde, nie zatrzymali nas całkowicie, bo fajnie jakby jeden oddział. Ty w ogóle wygracie z nimi? Jezus, jeżeli wy przegracie ten pojedynek, weź cofnij tych, żeby oni strzelili, złamali im morale, bo wy to przegracie. Ja wiem, że tu jest po 7-5 ludzi, ale szanujmy się. Musicie strzelić, panowie, musicie strzelić. Weźcie w nich, strzelajcie, żeby im morale siadły, bo zaraz oni kartacze tam załadują. Halo, czemu wy nie strzelacie? Kurwa, strzelaj! Strzel! Wyjście przed... O, dobra, nie strzelaj! Dobra, udało się, tych 5 ludzi, Jezus, nasza kawaleria to już praktycznie nie istnieje. Dobitych. Dobra, świetnie. Nasza arteria w międzyczasie cały czas tam strzela na tej lewej France. Dobra, powinniście ich ubić. Przy okazji może generała kolejnego strajka. Chociaż nie, no was ile zostało? Was zostało 16. Dobra, jeden się sam zabił. Kolejnych mieli. Dobra, ale swoje, co mieliście zrobić w tej bitwie, to zrobiliście do tyłu. Retreat. O rany, bo oni już tu podchodzą tak blisko. Halo, strzelać w tych, no gdzie wy tam strzelacie? Bandyty. Tu. Całe szczęście, że nie przychodzą wszyscy jednocześnie. Tylko będą na razie na lewej flance tłuc.
Tu zostawiam jeden dział piechoty, który ma tylko w razie czego zabezpieczać, żeby mi się nie rzucili na te działa. Zmieńmy już na kartacze, walcie w tych. Możesz na tych walić. Wy jeszcze chyba normalnymi działami. Ładnie kartacze siadły, ale nic nie zrobiły prawie. Ci są grenadierzy, jak podejdą zbyt blisko, ich obrzucamy granacikami. Wy w sumie możecie tutaj pod Osterajsia kolejnego się szykować. Jeżeli dacie radę, poświęcę te trzy oddziały, żeby kolejnego generała zabić. Tu zasadzka siadła. Co to jest? To są uzbrojeni mieszkańcy, uzbrojeni mieszkańcy. Jak będziecie przegrać, nie was cofniemy. Nie powinienem was troszeczkę rozsunąć. No tak średnio ta zasadzka podziała, bo nic nie zabiliście. W sumie możemy was wycofać? Musicie się tam walczyć z nimi tłuc. Okej. Co to jest? To też są mieszkańcy wszystko? Ta, mieszkańcy. Możecie ich zatrzymać, żeby nie stali tak blisko, bo mnie stresują. Okej, pięknie, dobra, ten ucieka, weź tego zmasakruj. Tego zmasakruj. Wy też na kartacze, już tych strzelajcie. A wy na Usterajsia. Dwa oddziały są tymi strzelcami konnymi, więc jeżeli siądzie im salwa... Nie, dobra, nie dojedziecie, on się schowa za piechotą, cofnijcie. Ale cały czas tam gdzieś się kryjcie, znaczy biegajcie wokół nich. Tu! Tu, Gamonie! Fuck, ty musisz się obrócić. To bardzo musisz się obrócić. Go. Czy on podchodzi? Jeszcze nie. Okej. Kolejna salwa. Strzelajcie w nich. Dajcie radę. Kurde, dobiegli. Mieliście jedno zadanie. Nie pozwolić im dobiec. Oh my god. Tutaj tu generała. Okej, dobra, dobra, dobra. O, dobrze robicie. Bardzo dobrze. Ty. Ty. Dobra, jeżeli artyleria jest bezpieczna, ten oddział przerzucasz. Odpuszczowaliście ich, świetnie, ale tu ich nie odpuszczujecie, więc rzucisz i pomożesz im walczyć na bagnety. Nie rzucajcie granatów, bo sami się pozabijacie, tu już trzeba walczyć na bagnety. Tu Napoleon będzie ich asekurował. Lewa flanka nieco odparta. Prawa będzie gorsza, bo tu są te resztki ich piechoty liniowej. I na razie po prostu ich będziemy trzymać. Jeszcze, wy już w sumie możecie przełączyć się na normalne działa i zacząć ich tam strzelać, właśnie to są flizjerzy niemieccy. Odepchniecie ich? Napoleon, go. Ty, odepchnęliście ich, no i zarąbiście. Czy tu znowu walczycie na bagnety? Pomóż im tu na bagnety. Tu. Okej. W sumie grenadierzy też na bagnety. Aby się przygotujcie na kolejny oddział. Wy cały czas walcie kartaczami w tych, a wy na daleko tymi zarąbiście. Gdzie jest ten Usterajs? Dacie radę, dobiegniecie do niego. Okej, tu lekka piechota będzie ich kąsać, tu ci trzymają linię, muszą trzymać linię. Gdzie jest gwardia? Aha, gwardia tutaj została wysłana. Powinniście ich zatrzymać, są uzbrojeni mieszkańcy. Jeżeli uzbrojeni mieszkańcy pokonają moją gwardię, to ja kończę z Napoleonem. Ej, bo ci... Wow, ale oni nie mogą dobiec. Szarża? Właśnie, szarża. Go, go. Cały oddział poległ. Gówno, prawda, sami się zabili, ale... zabijcie Usterajsia! Kurde, to jest troszeczkę doświadczona... Nie, no to nie jest doświadczona kawaleria. Zabijcie Usterajsia! Zabić go! Może jak ci będą próbowali się osłaniać... ratować generała, to go zabiją ostrzałem. Kolejny końpad. Kurde, Wiedeń będzie nasz! Poświęcę całą armię! Dobra, nie poświęcę całej armii. Dobra. Napoleon, przydaj się na coś. Zaszarżujesz, bo to za długo trwa na tamtej flance. Ci już wracają. Okej, okay, nie zabiliście Usterajsia. Ile ich przeżyło? 8. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Czeski generał... O, zabiliśmy go! A to był jakiś... Ty, to jest... W ogóle nie wiedziałem, że Austriacy też mają jakąś postać historyczną. Tych Usterajsiów jest jak... Usterajsiów. Dobra, ale to jest... Zabiliśmy go. W sensie jest ranny. Nie, ale to jest tak Kutuzow. Zarąbiście. Teraz tak. Wy kartaczami walicie w tych. Tu pięknie. Strzelacie. Ci nie dobiegną. Morale im siadło przede wszystkim. To jest najważniejsze. O to chodziło. Ci uzbrojeni mieszkańcy nie dobiegną. Cały czas trzepać. Ostrzałem tutaj tych filizjerów. O, wam też już siadły. Zarąbiście. Pomożecie gwardii trzymać linię. Tu już Napoleona chciałem szarżować na plecy. Go, dobra, Napoleon wracaj w takim razie. Napoleon przyjechał, już wszyscy uciekają. Bardzo dobrze. Małe zwycięstwo. Tego się już nie da przegrać. Wiedeń będzie nasz. Złupimy Wiedeń. Znaczy będziemy go trzymać, a ci też już uciekają. No i zarąbiście. Go. Widzicie, oni mieli armię złożoną praktycznie z tego motochu miejskiego. Jak takiej armii zabije się generała, to wszystko się rozlatuje. Jest tak ważne, żeby zabić tego generała. Warto było poświęcić te oddziały kawalerii. Nawet chyba może one wrócą? Nie zginęły całkowicie? Nie, one zginęły całkowicie. Zginęły całkowicie raczej. Nic już nie zostanie. Do przodu troszeczkę posuń się. Okej, okay, ci też już złamani. Świetnie. Kto jeszcze walczy? Tu coś walczy jeszcze.
ostatnia szarża na stanowisko artylerii. Jednak nie. Ale armia jest mocno przetrzebiona, troszeczkę w jedniu... Znaczy... Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, tak? Panie! Tak? Amunicję zużyliście? Świetnie. Szarża. Go. Jeszcze raz mi powiesz, że nie masz amunicji, to będziecie znowu w pierwszej linii atakować. Strzelać tutaj. Bo Wiedeń będzie do nas należał. Austria dostanie White Peace, ale Wiedeń będzie dla nas, on się będzie muntował, więc w sumie dobrze, że tu będziemy kilka tur czekać, żeby uspokoić mieszkańców. Trochę będą zdziwieni, że jednak Austriacy, znaczy Austriacy przegrali, teraz Francuzi nie miszczą. Ty, bo tam oddział wraca. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Uzbrojeni mieszkańcy. Tak na serio? Wy tak naprawdę? Smakujcie francuskiej stali. Angar, ty, bo więcej ich wraca. Ja śmieszkowałem, żartowałem, a ich powoli coraz więcej wraca. Shit. Do przodu trochę. Go. Daj te trzy oddziały. Strzelajcie tutaj. Weź to wyrównaj, bo mi aż w oczy boli. Okej, okay, nice. W sumie wy we dwóch sobie musicie poradzić. No nie wierzę, że aż tyle oddziałów potrzeba na jakiś motłoch. Okej, okay, Napoleon może podejść bliżej. Nie bój się, wyjdź z tego zakrzaka. Ej, a wy mi się co? Wiem, że nie macie amunicji. Halo, nie, nie gińcie mi całkiem. Retreat. Panowie, ale biegiem! O matko, jeszcze się przewrócił. Wracaj za linię. Serio, już myślałem, że to jest po bitwie. Nasi ludzie uciekają, panie! Zapamiętam to sobie. No dobra, trochę przesadziłem, no wysłałem ich na śmierć. No chciałem zaśmieszkować. Nie śmieszkujcie nigdy podczas bitwy. Okej, okay, do przodu. No to jeszcze cofnę, no to jest ta zwykła piechota im wróciła głównie. I tu jest jakiś oddział mieszkańców i też filizjerów tych niemieckich. Możecie tu strzelać na przykład? No niby walczą o stolicę, wybaczam im. Wybaczam im, że tak zaciekle bronią swojej stolicy. A może nie? Dajecie radę? Gdzie jest gwardia? A gwardia w krzakach się, czemu wy nie... A, bo wy już amunicji nie macie. Na bagnety. Ale patrzcie, gwardia nawet nie powiedziała, że im amunicja się skończy, bo wiedzieli jak to się skończy. Turmen Attacken! Turmen Attacken! Tylko żeby nie stracić całkowicie tej gwardii, będzie dobrze. Uzupełnia same wejdą. Dobra, do tyłu trochę. O, gwardia szarżująca pod ostrzałem artylerii. Patrzcie, od razu morale przeciwnika złamane. Pięknie, no i to jest dobry oddział. Może jakbyśmy mieli całą armię z gwardii złożonej. A chyba jest tylko max 6 oddziałów można mieć. Co jeszcze chce się bić? Komu jeszcze wklepać? Dobra, przyspiesz to. Szkoda czasu. Polecieli za nimi, gonią na bagnety. Ale możecie umrzeć? Poddać się uzbrojeni mieszkańcy? Nie, filizjerzy. Dobra, zwycięstwo. Pięknie, Wiedeń jest nasz. Wygraliśmy bitwę o Wiedeń. O Jezus. Massena został pomszczony. I tak, wiem, że jest jeszcze jedna armia austriacka. Kawaleria cała stracona, niestety. Kawaleria cała zginęła. Upadek Austrii. Niegdyś potężne cesarstwo Austrii jest dane na twoją łaskę. Mon Emperor, znaczy Mein Kaiser. Skoro Wiedeń wpadł w nasze ręce, Austria musi desperacko dążyć do rozejmu. Zapłaciwszy stosowne odszkodowanie za kłopoty, jakie ściągnęła na nasz wielki naród w ostatnich latach, Austria przestaje być poważnym zagrożeniem, lecz biorąc pod uwagę zadawnioną wrogość, jaką dzieli te dwa państwa, prędzej czy później staniemy w obliczu kolejnej wrogiej wystąpienia Austriaków. Podpisałem traktat pokojowy. No i teraz możemy złupić Wiedeń, no ale to będzie minus 23, to tam się będzie buntować, a chcę jak najszybciej wyjść z tego Wiednia i tak dostajemy 2000. A nie, nic nie dostajemy, będziemy 2000 zarabiać. No dobra, pokojowa okupacja. I powiem tak, o widzicie, to była ta armia austriacka. Ją cofnęło za granicę, bo podpisałem traktat pokojowy. Tutaj kampiła w lesie. Region zdobyty, powiem tak. Plan zrealizowany w 100%, no dobra, może nie w 100%, może w 90%, no może w 80%. Po pierwsze, nie udało mi się doprowadzić do tego, żeby Austriacy zdobyli też Wittenbergię. I Wittenbergia nie upada, jest tylko naszym sojusznikiem. Udało to się zrobić Bawarią i Bawaria teraz jest naszym protektoratem. Pozwoliłem zająć Austriakom Bawarię i to odbić jako papeta. Wittenbergi niestety oni tego nie zdobyli. No i drugi problem jest taki, że no mi rozbili tą południową armię, do czego raczej nie powinno dojść.
ale się stało. No ale to, co mieliśmy zrobić, to mamy Tyrol, mamy Wenecję, mamy Czechy, no i mamy Wiedeń. Austria spisowała, Austria w ogóle walczy z Osmanem, to też jest spoko, zwykle Osman jest siedzi neutralny. Trzeba teraz przeczekać tych kilka turów w Wiedniu, utrzymać przede wszystkim to miasto, bo się będzie buntować. Oni muszą odpocząć, na szczęście jest widać, że jest wysoki poziom werbunków, rewerbuj mi cokolwiek. No i tak, Austria na razie nie walczy, ona potem wejdzie z powrotem do wojny, dopiero za jakiś czas. Teraz rzucimy się na północ. Trzeba będzie przez Saksonię wejść do Berlina. Ile mamy hajsu? Mamy 4000, tak? Gdzie mogę artylerię werbować? 8 funtówki. Nie, to się 3 tury będzie robić. To wam już chodziłem? Tak, chodziłem, teraz tak, więc ty. Prędy się tu idzie, tędy. Staniesz gdzieś tutaj, to jest, widzę, kolejny generał. A to jest ten Bernadotte. Czemu ja tędy przejść nie mogę? A bo ci stanęli na moście i blokują! Dobra, to czekaj w tym Amsterdamie na wsparcie. Zwerbuj mi... Masz jedno, to będą 4 działa artylerii. To będzie... Ile ty masz slotów? O Jezus, ty nie masz nic tu. Zwerbujesz mi... 2 oddziały tych. Piechoty liniowej, okej. Okay. To będzie nowa, zawodowa armia. Tutaj jeden oddział ma uzupełnienia. Weź może cofnij do stolicy, żebyś szybciej miał to uzupełnienia, bo to za długo trwa. O, tu już masz szybciej. Dobra, zarąbiście. No brakuje mi tej armii południa, bo teraz razem z Napoleonem by poszli na Saksonię. Tak samo Napoleon będzie musiał iść. No dobra. Więc co, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Piękne bitwy są w tej serii. Na razie mi się wszystkie podobały, naprawdę spoko. Nawet ta przegrana z Maseną. Na zawsze naszej pamięci Masena. Dzielnie poległ. Jak graliśmy kiedyś Polską chyba w Empire, że też był jakiś generał, co tak chwalecznie poległ, ale już nie pamiętam nawet, jak się nazywał. Także co, łapek w górę za czysty komentarz i co? I widzimy się w Berlinie. Na razie.